Dzień dobry, w piątek 8 listopada. My, jak widać, jesteśmy przy NCT, czyli no, badania kontrolne auta tutaj. Agnieszki, samochodzik. Na pewno nie przejdzie. Agnieszka obstawia, że nie przejdzie, no zobaczymy. Jak nie przejdzie, to dostanie wykaz rzeczy do naprawy, naprawi i wtedy przejdzie. Tam dobrze, nie idziemy chodź. Do środka. Chodź. My już jesteśmy w środku, tutaj taka informacja, nie można nagrywać. Jest zakaz, ale oni oczywiście mogą. No i my po tym NCT przyjechaliśmy na drobne zakupy. No może nie takie drobne. I cóż, Agnieszko, jak przeszedł? Jak było do przewidzenia, znowu trzeba wydać pieniądze na mechanika. No niestety, nie przeszedł Agnieszka NCT. No bzdury, opona tam do wymiany, jedna czy dwie. Coś tam mu się nie podobało z kolorem świateł, chociaż zawsze ten było sam takie. Kolor mam. Może, tak. że lampy są już takie też. Przyblakłe, nie wiem. Przyblakłe. No i uwaga, hit sezonu, że bagażnik nie był pusty. No bo tu pisze, że trzeba wyśmieć. No pisze, że tak, no to już wielkie. Ale ja miałam tylko skrzynkę z narzędzia do samochodu rzeczy, co są, nie? No i ten. Znaczy głównie idzie o oponę tam. Szczególnie jedną, że wytarta, chociaż wizualnie w porządku się tak się wydaje, jak się patrzy. On tam długo ją oglądał z każdej strony, no i stwierdził, że jednak nie. No, no nic, no. Trzeba będzie wydać pieniążki, naprawić i ponownie. Do 20 grudnia chyba masz, do tak? 8? Do 8 grudnia masz czas. No. Dobra. Tak, daj pieniądze. Znowu. Daj pieniądze. Każdy z każdej strony daj pieniądze. I to właśnie Irlandia się robi powoli, no o pusty bagażnik. O oponę. Kiedyś to tam. Chociaż no nie. Jakby no. Była taka, wiesz, starta łysa. Kiedyś no. Miałam prawie łysą i mi przeszedł. A teraz się trafił pan nadgorliwy i nie przeszło. Dobra, idziemy robić zakupy. A my tutaj byliśmy w Lidlu na drobnych zakupach. Dwie torby, 90 euro.